Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj, słuchajcie, długo przeciągane Q&A, w którym odpowiemy sobie na kilka pytań, kilka jakichś spekulacji, no i przede wszystkim opowiem o chyba najfajniejszej rzeczy, jaka zbliża się w tym sezonie, czyli o tych raptorach. Także dzisiaj troszeczkę naszpikowany tutaj odcinek pytaniami, jakimiś fajnymi teoriami, plus też troszeczkę opowiem o tym, dlaczego dzisiaj podczas odcinka będę brzmiał troszeczkę inaczej. Teraz już rzeczywiście nagrywam jeszcze intro i sklep, więc już troszeczkę jest później, ale sam odcinek nagrywałem chwilę po powrocie od ekipy Freeza z Krakowa, gdzie była dosyć duża imprezka. Także dzisiaj oczywiście w Q&A sobie na wszystko poodpowiadamy. No i oczywiście przed samym odcinkiem, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo zachęcam do zostawienia subskrypcji, no bo kurczę, lecimy po 1 000 000 do końca roku. Oraz oczywiście każdy like się liczy, więc jeżeli ktoś zostawił lajka, to bardzo dziękuję. No i słuchajcie, przed samym odcinkiem, przed samym Q&A i teoriami i tym wszystkim, zróbmy sobie przegląd sklepu. No i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu twórcy Evron. No i słuchajcie, zobaczmy, co mamy dzisiaj w sklepie. W ogóle dużo osób mi mówiło w komentarzu, że nie ma tego starter packa dostępnego. Podobno to był jakiś błąd, że on się pojawił. Możliwe, że on się będzie jakoś tak pojawiał na dniach. Możliwe, że już teraz niektórzy mają ten starter pack. Ale tu ogólnie dużo rzeczy jest zbugowanych. Na przykład jest napisane, że dostałem już paczkę za 1 kwietnia i jest w ogóle cała grafika z tym skinem za 1 kwietnia, ale no nie mam jeszcze 1 kwietnia i skina tego zdecydowanie nie mam, więc no generalnie sklep jest troszeczkę czasami popsuty, ale słuchajcie, dzisiaj wróciła pani Red Jade, która nie tylko jest Red, ale też jest Blue Jade, ponieważ ma ten taki niebieski styl, który wygląda naprawdę całkiem miodnie. Oprócz tego mamy pana Krzaczka, dzisiaj pan Krzaczek normalnie w sklepie, Slurpentina całkiem fajna, ona ma takie fajne serce ze slurpa, w sumie jako plecak, to wygląda naprawdę fajnie. Oprócz tego mamy Deadfire'a i tutaj ten jego kilofek, Deadfire skin, który zgiftowałem kumplowi, a sam nie mam. No właśnie, na 2000 widoców troszkę dużo, troszkę dużo. Oprócz tego, co tutaj mamy? Mamy T-Pose'a. O, ten skinek w ogóle, tym skinkiem będzie dzisiejszy odcinek Q&A. Ten skinek jest naprawdę fajny, bo ma fajną funkcję. Oprócz tego, słuchajcie, dalej mamy Johna Wicka. Nie mam pojęcia, czy ktoś może dać w komentarzu, dlaczego akurat John Wick jest teraz, czy on tak po prostu losowo wrócił? Czy teraz jakiś film może jest wprowadzany? No film to raczej nie. Oprócz tego jest Snake Eyes. Nie mam pojęcia, ale dalej jest Snake Eyes, chociaż on ma fajny ten plecaczek i katankę, no nie? To jest akurat całkiem spoko. No i oczywiście mamy starter pack, o ile jest starter pack u was. Jeżeli nie ma, to trudno, pewnie się pojawi niedługo. A ja, słuchajcie, zapraszam was na Q&A, w którym dzisiaj odpowiemy sobie na kilka, myślę, że interesujących pytań. Miłego oglądania. Cześć, cześć! No, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym obiecanym, troszeczkę opóźnionym Q&A. Zawsze Q&A wjeżdża jakoś w okolicach weekendu. Teraz mamy czwartek i dopiero teraz się Q&A pojawia i z góry, słuchajcie, drodzy widzowie, na samym początku odcinka chciałbym was z góry przeprosić, jeżeli na tym odcinku będę albo miał chrypę, albo będę delikatnie zamulony, ale jest na to dosyć dobry powód, mianowicie jeżeli ktoś oglądał poprzedni odcinek, ten wie, że jest tutaj boss, nie, to nie o to chodzi, że miałem wyjazd do Krakowa, do ekipy i okazało się, słuchajcie, że jeden ekipowicz miał urodziny, więc generalnie była tam impreza urodzinowa, a wiecie, jak to jest na urodzinach, śpiewa się, krzyczy, nie wiadomo jak, więc zdarłem całkowicie gardło. Jestem też 10 minut po... Typie, słuchaj, chodź tu, bo opowiadam coś i gonię cię już 10 minut. Typie, chodź tutaj. I poleciał. I chłop poleciał, żegnam. Jestem 10 minut od przyjechania pociągiem do Warszawy i stwierdziłem, Evron, czy odpoczniesz sobie przed streamkiem? Nie, Evron nagra Q&A. Czy ten boss może paść? Jezu, ile on ma HP? Na szczęście mam jeszcze drugą broń, prawie zginąłem. Aaa, błagam! Dobra, let's go, okej, udało się. Także słuchajcie, dzisiaj Q&A troszeczkę zachrypiały albo zmęczone. Prawdopodobnie tego nie będzie się dało odczuć, ale zawsze, jak przynajmniej czuję po gardle, że coś jest nie tak, to wolę powiedzieć, przeprosić, żeby potem nie było. Evron, co ci jest w gardło? Ano kurczę, chrypa, bo krzyczałem tyle czasu. Panie Drift, to chyba nie ten sezon, żeby driftem biegać, co? Dzień dobry. Tak, jaki fajny w ogóle nick. A, no i też w poprzednim odcinku powiedziałem, że jak będzie jakaś okazja, żeby kogoś z ekipowiczów złapać na jakieś Q&A, to właśnie zaproszę, ale słuchajcie, jak to wiecie, zresztą podczas imprezy urodzinowej było tyle osób, była muzyka głośna, więc stwierdziłem, dobra, jak jestem w gościach, to nie będę kogoś, wiecie, męczył, żeby tutaj odpowiadał na jakieś tam moje pytania, więc stwierdziłem, że dobra, już sobie pasnę, odpuszczę. Także dzisiaj jedyny, kto wam został, to ja, wiem, trochę nuda. Dzień dobry. Kolego, słuchaj, chodź tutaj.
Mam mitycznego shotguna, okej? Okay? To jest najlepszy shotgun, jaki jest. I ja nie będę słyszał tutaj sprzeciwów. Ten skinek jest w ogóle mega fajny. Ostatnio był, słuchajcie, w sklepie, ale nieważne. Dzisiaj, słuchajcie, mam chyba z 4 albo 5 pytań. Takie całkiem w porządku, na chillere, bo jak wiadomo, po imprezie jeszcze troszeczkę, jak się z wczorajszym, to trzeba sobie troszeczkę odpocząć, to myślałem, że mogę zebrać. Dobra, tylko dwie osoby są tutaj, więc słuchajcie, jak już tak biegnę, to mogę, słuchajcie, odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Wybrałem sobie takie kilka z Fortnite'a, kilka jakichś takich dosyć, nie że personalnych, ale takich bardziej otwartych. Także słuchajcie, pierwsze pytanie, tylko sobie wezmę tutaj linkę i polecimy na Tilted, no w sumie stary Tilted. To kto według ciebie jest najlepszy w Fortnite? I w sumie wziąłem to pytanie tylko dlatego, żeby w sumie powiedzieć, nie, że nie wiem, ale też zauważyć w ogóle, jak ta scena się zmieniała. Ja zawsze pamiętam, jak zawsze są takie pytania, kto jest najlepszy w Fortnite albo coś takiego, to zawsze mi się przypomina World Cup, gdzie, wiecie, komentowaliśmy razem z Tajowskim jakieś takie mecze. No i sytuacja też była taka, że wtedy na przykład ciężko było w ogóle rozróżnić, kto jest najlepszy. Czy ktoś tutaj jest? To jest Kitu, halo? Dzień dobry, witam. Petit Biscuit. I tutaj koleś, no, Jezus Maria, koleś, nie wywalaj stacji. Paliw. Dzięki bardzo. Nie no, ta broń jest naprawdę mocna. Dobra, kolego, co tutaj miałeś? Miałeś tutaj jakieś rzeczy, miałeś to, weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie to. Primal Rifle niebieski możemy sobie wziąć i ten typ jeszcze też coś miał. Dlatego w sumie wziąłem to pytanie, bo zauważyłem, że ostatnio chyba w Fortnite faktycznie teraz już taka bardziej stabilna liga, bo pamiętam, że kiedyś było tak, że ciężko było, przepraszam, że mi się tak odbija, to jest w ogóle złoty SMG jest. O, to weźmiemy sobie Primal SMG. Kiedyś była taka era, że co sezon była całkowicie inny format, prawda? Były duo, potem były trio, potem było solo, więc ciężko było w ogóle tą jakby taką barierę, wiecie, kto jest najlepszy, jakoś tam mniej więcej sobie ocenić, dlatego że niektórzy byli bardzo dobrzy na solo, niektórzy bardzo dobrzy na trio, a niektórzy na duo, prawda? Jeszcze wcześniej były składy, także teraz chyba większość lig jest naprawdę trio tak naprawdę, no nie? Więc możecie, słuchajcie, dać mi znać w komentarzu, kto według was jest najlepszy. Dla mnie taką w sumie ikoną, przynajmniej w Europie, to zawsze był Benji Fishy i Mongrel, mimo że oni już teraz jakoś chyba mega wysoko się jakoś tam nie plasują, ale pamiętam, że kiedyś jak właśnie było duo czy trio, to takie rozkrzykane duo było naprawdę najpopularniejsze, no i chyba najlepsze, prawda? Teraz w ogóle bardzo dużo na trio Polaków jest gdzieś tam w finałach FNCS. Także pokczap totalny, ponieważ Jezus, ja to się, słuchajcie, nie mogę doczekać, aż te wszystkie, wiecie, te blokady się zakończą i będzie faktycznie można zrobić jakiegoś lana i będziemy mogli skomentować World Cupa, gdzie będzie wszyscy tacy zestresowani na kamerkach będą grać i my tylko będziemy sobie to komentować, jakoś tam się fajnie bawić i kibicować Polakom, bo to jest naprawdę mega fajne, więc wydaje mi się, że teraz, nie mam pojęcia, kto jest teraz najlepszy, ale jeżeli ktoś napisze, że Evron, to to dam mu serduszko, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, kolejne pytanie. To jest w ogóle pytanie tytułowe, ponieważ jest pytanie, na co najbardziej czekam w tym sezonie, skoro jest właśnie taki prehistoryczny klimat. I słuchajcie, jak zobaczyłem to pytanie, to potem mi się przypomniały liki, ponieważ już gdzieś na mapie, albo w plikach gry, jak są te jajka dinozaurów, to one są troszeczkę popękane, czyli faktycznie pękają. Czyli Fortnite prawdopodobnie teazuje nas, że będą raptory w grze. Tylko teraz kwestia jest taka, że siema dyku. Kwestia jest taka, że muszę tą panią burgerek. Pani burgerek, pani zejdzie? Pani zeszła! O! Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jezu, jak ja bardzo doceniam. To słuchajcie, faktycznie jest chyba już potwierdzone, że raptory będą faktycznie w grze. Tylko teraz są dwie opcje. Czekajcie, bo tutaj ktoś chyba coś. Są, słuchajcie, dwie opcje. Mianowicie jedna opcja jest taka, że raptory będą trochę działały jak wilki albo jak dziki, czyli będą bez kitu. Byku, słuchaj, chodź tutaj. Dzień dobry. Jorur, tak myślałem, że cię właśnie tutaj słyszę. Jedna opcja jest taka, że będą działały jak wilki, czyli wiecie, można je oswoić i będą ciebie bronić, albo jak takie świnki, czyli po prostu, wiesz, ubijasz je i na przykład mamy z niego, nie wiem, jakieś mięsko. Ale mam cichą nadzieję i błagam, epic, jak to słyszycie, to ja, marzy mi się, żeby raptory były trochę jak samochody, czyli wiecie, bo teraz mamy samochody, ale tak naprawdę, wiecie, tematyka jest taka prehistoryczna, mamy te wszystkie prehistoryczne, jakieś tam primal, wiecie, bronie i to wszystko wygląda tak jak, wiecie, faktycznie z jakiejś takiej, znaczy nie, że z ery dinozaurów, że dinozaurów nie było jakichś tam, wiecie, broni, ale no generalnie jest taki klimat, prawda? Więc jeżeli zamiast samochodów byłyby raptory, które oswajasz i na raptorze sobie po prostu jeździsz, to byłoby to absolutnie najlepsze, więc mamy potwierdzenie, słuchajcie, że raptory będą w grze.
No tylko w sumie nie wiadomo w jakiej formie, prawda? Może w dniu publikacji odcinka, czyli dzień później po tych przeciekach, już coś jest wiadome, więc jak słuchajcie, będziecie o czymś wiedzieli, to koniecznie napiszcie w komentarzu, bo jestem mega ciekaw, a teraz nie za bardzo śledzę te wszystkie, nie za bardzo śledziłem te wszystkie przecieki przez właśnie jakieś takie wyjazdy, ale no, czuję, że słuchajcie, naprawdę będzie grubo. Oby te raptory naprawdę były fajne i oby sezon się cały czas rozwijał, prawda? Także słuchajcie, weźmy kolejne pytanie, a kolejne pytanie, o, trochę wam posłodzę, bo jest, wziąłem takie pytanie, na ile oceniasz swojej community? I wziąłem to pytanie dlatego, dzięki Daniel za pytanie, dlatego, że, czy tutaj w ogóle ktoś jest? Tak wróciłem się tutaj, no bo tu jest chyba największa spina, tutaj ludzie mogą oddawać te buciki, tylko że strefa jest po drugiej stronie. Czy ktoś jest za tym drewnem? Już nikogo nie ma, za tym drewnem chyba nikogo nie ma, dobra, wracam się. Unlucky, no myślałem, że tutaj kogoś spotkam. No i zawsze, jak właśnie pomyślałem sobie, na ile oceniam mojej community, to najpierw sobie zadawałem pytanie, o jakie community w ogóle chodzi? No bo wiecie, jest community na Twitchu, jest community na YouTubie, ale ostatnio w ogóle zauważyłem, że bardzo się ze sobą zagryzają. Bardzo dużo osób przychodzi z YouTube'a właśnie na Twitcha, a dużo osób z Twitcha po prostu ogląda YouTube'a i to na przykład mogę zauważyć po tym, że jak zebrałem pytania do Q&A, ja pierdzielę. A! Jezus, myślałem, że już umrę! Myślałem, że się złapię tej kurcze tyrolki, o nie, najgorzej. To zawsze sobie zauważyłem to, że jak ostatnio zadawałem pytania do Q&A, w sensie prosiłem o zadawanie pytań, to były pytania na przykład, czy jestem znają. A to jest takie ewidentnie pytanie od ludzi z Twitcha, ponieważ gram znają z taką jedną koleżanką by the way, tylko na live'ach, prawda? Więc jeżeli to pytanie było najbardziej lajkowane, to znaczy, że bardzo dużo osób z Twitcha też siedzi na YouTubie, więc generalnie powiem wam tak. Nie wiem dlaczego i nie wiem skąd się wzięliście, ale bardzo wam dziękuję, bo to jakie community mamy na YouTubie czy na Twitchu jest niesamowite. Cały, w ogóle lamcia tu jest. Jest Discord, na którym ludzie naprawdę jakby piszą mi czasami jakieś prywatne wiadomości, że poznali na przykład dzięki Discordowi, dzięki naszemu community kilka osób do grania, teraz sobie mają codziennie z kim zagrać, więc mega się tym jaram. Jakiś chłop mi chce zabrać tą lamę. Więc fajnie, że kurczę udało się zebrać tak fajne i zgrane community, więc naprawdę wam dziękuję, bo nieraz pokazaliśmy, słuchajcie, moc. Nie dość, że liczbową, to jeszcze taką właśnie, jeżeli chodzi o zaangażowanie. Więc dziękuję wam bardzo za to, że jesteście i za cały wkład w nasze community. Typie, słuchaj, jak jesteś po Kevie, to już przydałoby się ciebie dokończyć, co? Chodź. Chodź, kolego. Siema, byku. No nie, jak ludzie tak spadają. O Jezu, unlucky sytuacja. Derzy, masz peszka. Dobra, fantastycznie. Weźmy sobie to, weźmy tego Primala fioletowego. Fantastycznie, ale że Nade, ale że zostałem z Nade'a, naprawdę? Jezu, typie, co tu robisz? To jest granica strefy. O, typie, słuchaj mnie. Jest problem. Jest mały problem. Jezus Maria, come on. Jest lipa, bo muszę się wyleczyć. Koleś mnie kolapsuje, naprawdę? Typie, słuchaj. Jezu, jeszcze mnie walnął. Dobra, on jest też po Kevie. Powinien też pójść się wyleczyć. Ja sobie użyję małych potek. Koleś stoi. Bez skitu koleś stoi, co jest? Halo? Ten koleś normalnie! O, to jest Polak, patrzcie jaki nick. Panie Polaku, pozdrawiam, że je oglądasz. Chłop zaczął po prostu przeładowywać broń. Tak po prostu losowo przy mnie, co jest? Dobra, weźmy sobie meda. Strefa już idzie, ale tego meda na pewno zdążę sobie wziąć. Przydałoby się, kurczę, zrobić wina, bo już prawie spadłem z wysokości tak, że sobie nogi połamałem. Dobra, weźmy sobie, w sumie nawet nie... Naprawdę? Naprawdę, koleś, tu jesteś? Chłop nie widzi chyba, gdzie jest strefa. Typie, chodź, walczymy szybko, nie ma czasu. Wyjdź. Okej, dobra, jest po Kevie, przejdźmy sobie do góry. Siema. Żegnam, nawet cię nie lutuję, stary. Od razu lecę do strefy. Bo nie ma za bardzo czasu na lutowanie. Dobra, o, jeszcze widzę dużo pota, ale w tym czasie wezmę sobie kolejne pytanie. A kolejne pytanie jest następujące, tam w ogóle słyszę strzały. Czy gram na jakimś instrumencie Miłej Niedzieli? O, dziękuję bardzo, generalnie każdy przewidywał, że to Q&A będzie w niedzielę. Troszeczkę opóźnione na czwartek. Kurde, jaka tu jest w ogóle walka. Dobra, czekajcie, użyję sobie potki za drzewem. Mam nadzieję, że mnie strefa nie dojedzie. Słuchajcie, wziąłem to pytanie, żeby się pochwalić, bo chyba chwaliłem się na live, ale nie chwaliłem się na odcinku, że kiedyś bardzo dużo grałem na flecie w podstawówce. I proszę nie mieć żadnych skojarzeń, ponieważ pamiętam, że u nas na muzyce, żeby w ogóle zaliczyć przedmiot, trzeba było sobie wybrać jeden instrument i pani właśnie polecała nam grę... Co jest? Typie! Czy wszystko w porządku? Chłop, normalnie, jedzie dalej! Halo? Okej, dobra, nie oceniam. Chłop po prostu chyba chciał na szybko polecieć do strefy. Tu widzę kolejnego typa. Spokojnie! Jezus Maria, najgorzej. Koleś ucieka normalnie shockwave'em. Dobra, przejdziemy sobie do niego. Naprawdę. Jezus, double shockwave. Ja mam w sumie double pompę. Dobra, czekajcie, przejdziemy sobie do strefy, żeby z niej nie dostawać.
Co prawda troszeczkę unlucky, bo nie mam meda, więc zostaje mi te 50 HP. Na pewno będę miał tam jakieś ognisko. Także słuchajcie, pamiętam, że... O! Pamiętam, że grałem, słuchajcie, w podstawówce na flecie i na zaliczenie miałem zagrać 100 lat. I potrafiłem, i potrafię do teraz zagrać 100 lat. Co prawda ten flet jest... Jak ja dostałem w ogóle przez to drzewo? Jest w domu rodzinnym, ale jeżeli wbijam jakąś fajną liczbę lajków, to jak następnym razem będę u mamusi, to wezmę flet i może na jakimś odcinku coś zagram. Tak, żeby tylko przyflexować. Ale wziąłem to pytanie tylko dlatego, żeby właśnie opowiedzieć tą historię. Ktoś się w ogóle zabudowuje? Robi mi normalnie ściana. Ja sobie mogę chillować bombę. Wezmę sobie jedną małą. Ten koleś z lewej gdzieś poszedł indziej. Mogę go chyba wysprejować, co? Hejka! Dobra! Nie za bardzo mogę, ale spokojnie, spokojnie, nie ma to znaczenia. Ten koleś z lewej sobie gdzieś poszedł, więc akurat to jest dosyć chillek. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Jezu, jaka tu jest... O, ty, typ stoi! Chłop o mnie zapomniał chyba! Ty stary, zapomniałeś o mnie? Siema! Costa Power, czy wszystko w porządku? Ale że tutaj takie rzeczy... P90... O, Primala mam, nie ma problemu. Na dwa SMG mogę polecieć, czemu by nie? Dwa SMG zawsze lepiej niż jeden. O, dobra. Weźmiemy sobie zaraz ostatnie pytanie, tylko przejdę może do tego ogniska. Nie bij mnie, proszę. Typie, przestań! Dobra, lecę do ogniska, raszuję. O, nie pamiętam, jakie miałem ostatnie pytanie, dlatego zaraz muszę zerknąć na drugi monitor, ale najpierw może odpalę sobie ognisko. Tam jest ten typ jeszcze przede mną. Och, najgorzej! Dobra, użyjmy sobie ogniska, nie muszę tego ogniska podbijać. Więc zabudujemy sobie tak, wezmę sobie tutaj, bandaże sobie wezmę. Troszeczkę, naprawdę walisz do mnie z łuku? Stary, proszę cię. Chłop mnie jeszcze raszuje. Ale oni może będą walczyć ze sobą? O, dobra, będą walczyć ze sobą. Dobra, to zobaczę na szybko pytanie, a to jest pytanko. A, ile zajmuje mi ci montowanie filmów? No słuchajcie, jeżeli zauważyliście, ja mam pewnie troszeczkę błędne podejście do YouTube'a, ale po prostu wolę sobie nagrywać po swojemu. Bo jak wiecie, dużo osób po prostu na YouTube montuje, czyli wiecie, robi jakieś takie najciekawsze, może 8-minutowe odcinki, czy tam 9-minutowe z jakichś ciekawych akcji, na przykład Jacob, no nie? I to jest właśnie bardzo poprawne, jak się powinno robić YouTube'a, ponieważ wiecie, YouTube'a powinno się robić dynamicznie, nie ma żadnego tam, wiecie, czasu na... zastój. Ja jednak chyba mam to z Twitcha, że po prostu lubię się rozgadać i czasami tak jak teraz po prostu puszczam sobie, wiecie, jedną gierkę, która po prostu będzie leciała przez te 20 minut, żeby można było sobie wziąć do jakiegoś obiadku odcinek i po prostu sobie troszeczkę pochillować. Więc montowanie, mówię to dlatego, że montowanie po prostu przez to zajmuje mi minimalną ilość czasu, bo po prostu prawie w ogóle nie mam montażu. Tak naprawdę, wiecie, nagrywam, odpalam nagrywanie i po prostu z wami rozmawiam, więc wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest naprawdę mega fajne, przynajmniej dla mnie, nie wiem, pewnie jakieś zmontowane bardziej odcinki by się jakoś może lepiej oglądały, może jakoś lepiej leciały, chociaż wiecie, te wyświetlenia, które my mamy, są tak i tak niesamowite dla mnie, patrząc, że ja, wiecie, większość w sumie czasu na Twitchu spędzam, że no dziękuję bardzo, że i tak oglądacie, naprawdę to doceniam, na pewno dużo osób, chłop normalnie wziął sobie benzynę, na pewno dużo osób sobie bierze właśnie do jakiejś elekcji, do pracy, do obiadku, więc zawsze to jest spoko coś sobie tam posłuchać w tle, naprawdę, typie, nie mogę. Wszyscy mnie... To jest dedek. O, to widzimy się w kolejnej grze. Jednak w tym odcinku będzie montaż. Będę musiał normalnie grę przyciąć. Pójdziemy do tego typa. Zrobię to tak trochę naokoło. O, czy ten typ gdzieś tutaj... On powinien gdzieś tutaj być. Chłopie, nie strzelaj do mnie z tego łuku. Naprawdę, nie strzelaj do mnie z tego łuku. Proszę cię. Koleś za dym, za domkiem jest. Typie. Siema. Uuu, no ta broń potrafi haratnąć, no nie? Tego typa to chyba mogę skolapsować. A nie, on nie idzie aż tak wysoko. Dobra, to najpierw sobie zlutuję tego typa. Co tutaj masz, kolego? Masz złotego SMG-a, no to już mamy. Masz, to jest skarek? A nie, to nie jest skarek, to jest pompa. Nie, to pompy nie chcę. Nie. Ja wolę mitycznego shotguna. No dobra, polecimy sobie może od tej strony, bo tu zaraz będzie strefa. Czy ten chłop dalej spamuje w moje stare budowle? O, kolego, ty nie wiesz. On nie wie. Siema. Ja pierdzielę, jak go zesprejowałem, co jest? O kurde, no tak, nie no, powiem wam tak, te primal bronie, mocne, naprawdę mocne. Wezmę sobie skarka, jak już powiedziałem, że są mocne. Nie, jak powiedziałem, że są mocne, to trzeba jednak, wiecie, trzeba jednak trzymać się przy tym. A primal jest naprawdę mega mocny, kurczę. No jestem ciekaw z tymi raptorami, jak będzie. Dzień dobry, co pani ma? Pani ma coś oprócz, nieważne, pani ma przeciwnika. Cztery osoby mi tu w ogóle jeszcze zostały, a to jest normalnie strefa w lesie. Ludzie pewnie gdzieś kampią na drzewach, oprócz tego typa, który kampi w budynku. Siema, byczku! Proszę mnie tutaj, Op, mnie podjeżdża! Dawaj, wyskocz. Let's go! Let's go! A to ten, a to pani super bohaterka, Jezu. Super bohaterki są czasami mega, mega spocone.
Dzień dobry, co pani ma? Bo rozmawialiśmy o tym, ale nie dała mi pani nic. Dała mi pani małe poty, małych potek nie chcę. Małych potek nie chcę. Zostały mi jeszcze 3 osoby, słuchajcie. No w sumie były wszystkie pytania, no jestem mega podjarany na te raptory, naprawdę. Mam nadzieję, że będą jak najszybciej w grze, bo to może być naprawdę mega fajna rzecz. Dobra, chłop tutaj chyba z tego łuku pali lasy, mam nadzieję, że do mnie nie walnie, nie wiem, nie? O mój Boże, że przyblokowałem w takim momencie. Dobra, czekajcie, wejdziemy sobie, tu są w ogóle grzybki, wezmę sobie grzyby, żeby troszeczkę zregenerować kewa. Jak nie mam dużych potek, to przynajmniej sobie zjem grzybki. Mam bardzo dużo maców, więc mogę się tutaj w sumie na górce zabudować. Czemu nie? Zrobimy sobie takiego prowizorycznego boksika. Dzięki, dzięki. No i teraz tak, jeden chłop pali las, ale mnie to przeraża, że tutaj dalej oprócz tego typa jeszcze są dwie osoby, które się, że tak powiem, nie ujawniły. Chłop sobie wali z tego łuku. Ty, może chłop jest w tym domku? Drop jest. O, tam jest jeden typ, ale to jest chyba ten właśnie z łuku. Ten drop jest, kurczę, troszeczkę ciężki, bo on jest w lesie. A to są dwie osoby, aha! To dwie osoby z łuku, to się wystrzela. No kolego, ale dlaczego do mnie? Ja nic od ciebie nie chciałem, chłopak mnie zaczyna do mnie strzelać. Co jest? Ja tylko sobie obserwowałem. Chcę wygrać tą gierkę, żeby mieć odcinek. Mam shockwave, w razie czego mogę naprawdę do nich wyskoczyć, tylko nie wiem, czy ja chcę to robić. Na razie chyba pasik. Czekajcie, to w ogóle sobie usuniemy, bo mi troszeczkę zasłania widok. Ty chłop przychodzi, dobra, to jednak nie zasłaniamy tego. Znaczy, zasłaniamy właśnie. Siema! Dostał za 33, to nie jest aż tak dużo. O, robimy tak i tak. Koleś, nie strzelaj w moje metalowe rzeczy. One są zbyt wytrzymałe. Okej, dobra. Weźmiemy tak, weźmiemy tak. Chłop tam zabija jakiegoś kurczaka. Na razie mnie to nie interesuje, ale gdzie jest reszta w ogóle? Co jest? Nie mam pojęcia, gdzie ci ludzie są. Czy oni walczą? Ty chyba tam shockwave'uje. Ta, oni walczą. Dobra, shockwave'uje. Dzień dobry, ja tylko przyszedłem wyczyścić drugą osobę. Hej! Let's go! Let's go! Let's go! Dobra, została mi jedna osoba. Gdzieś ona musi... O, proszę bardzo, tutaj kampi. Kolego, ja wracam do siebie do bazy. No, budujemy sobie. Dzień dobry, ale daszki! No niestety, kolego, ale dostajesz z mitycznej pompki. Także czad, mam nadzieję, że taki odcinek Q&A wam się podobał. Przepraszam, jak troszeczkę byłem zamulony. Pewnie nie było to słychać, ale idę się wyspać. Idę się wyspać. 16 fragów. Wydaje mi się, że całkiem spoczko. Dzięki wam bardzo, kochani. Pamiętajcie o kodzie Fortnite. No i widzimy się w kolejnych odcinkach na YouTubie. Trzymajcie się! Cześć, cześć!